Nie szczędzić sił dla dobrego przygotowania się do kapłaństwa. Nie szczędzić sił dla dobrego przygotowania się do kapłaństwa. Michał Wałdowski z parafii świętego Marcina w Lignowach Szlacheckich. Jako alon pierwszego roku mam takie marzenie, aby w przyszłości odważnie głosić Chrystusa i być przede wszystkim Jego świadkiem w tym ciekawym już dosyć świecie. Nikodem Wadmowski, parafia Wniebowzięcia Najświętszej Matki Panny w Kartuzach. Bardzo się cieszę, że jestem w seminarium duchownym. Czuję, że w ten sposób realizuję Boże powołanie w moim życiu. Pragnę w tych czasach, które się zmieniają, które napotykamy coraz więcej trudności, pełnić wolę Bożą, żyjąc, będąc kapłanem tak na wzór Chrystusa. Jakub Polejowski, pochodzę z parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Sierakowicach. Cieszę się, że tu jestem. Chcę tutaj być. I chciałbym też realizować swoje powołanie na wzór Pana Jezusa. Kasper Hoffman, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim. Na samym początku pragnę założyć postanowienie, że pragnę być kapłanem na wzór Najświętszego Serca Pana Jezusa i z Nim właśnie i z Matką Bożą dążyć do świętości. Nazywam się Jan Batke, pochodzę z parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Charzykowach. Na początku mojej drogi jako kleryka staram się rozwijać swoją duchowość, ale pragnę w przyszłości nie tylko brać, ale dawać jak najwięcej innym. Aleksander Wysiecki, parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kościerzynie. Bardzo się cieszę, że od dzisiaj mogę już oficjalnie być klerykiem i za Panem Jezusem. Dziękuję. Gaudiamus igitur, iuven estum sumus, gaudiamus igitur, iuven estum sumus. Semper sint in flore, semper sint in flore.